pierwszej kolejności mamy tutaj tego grata. Kawał zardzewiałego starocia. Znacie go już z poprzedniego odcinka. Muszę przyznać, że ma swój klimat. Dlatego zamierzam wykonać teraz kilka zdjęć. Zrobiłem już ujęcia z boku. A teraz chcę chwycić parę detali z tej strony. Trochę od frontu. Zrobiłem parę fotek detalu, że tak powiem, przy użyciu dłuższego obiektywu. Teraz zmieniłem na 15-45, żeby chwycić troszkę szersze kąty, jak na przykład ta kompozycja. Mniej więcej coś takiego, żeby widać było ten wóz, żeby go nie uciąć, a żeby tam na przykład nie pokazać tego ciągnika, a sam wóz, czyli coś jak stąd do tamtąd. Zaraz pokażę rezultat. W każdym razie mam z bliższa parę zdjęć, mam detal, mam całość, także pójdziemy dalej szukać innych tematów do foto. W każdym razie ten grat jest bardzo, bardzo ciekawy. Zresztą widzieliście na filmiku z drona, także tak, naprawdę niezły materiał. Znaczy wierzyć nie chcę, ale zaczyna padać. Cały dzień był piękny. 30 stopni w ogóle. A tu nagle wyjedzie z deszczem. Przyznam szczerze, że pogoda w tej chwili mnie naprawdę rozczarowała. Światło po prostu w tej chwili no dało ciała. Znaczy nie mam, nic słonka się nie przebija, dlatego nie bardzo mogę znaleźć tutaj, powiedzmy, jakąś dramaturgię świetlną, żeby cokolwiek światłem wymalować. Przez to oczywiście zdjęcia tracą troszkę na smaku, bo nie oszukujmy się, światło to jest bardzo, bardzo istotny, jeśli nie najistotniejszy czynnik, jeśli chodzi o jakość zdjęcia, dlatego no w tej chwili mamy troszkę małą lipkę. Oprócz tego okolicy na dobrą sprawę nie znam, jeśli chodzi o fotografię. To znaczy nigdy nie robiłem tutaj zdjęć, żeby faktycznie pochodzić po okolicy i szukać tematów. Także powiedzmy, że błąkam się po niczym, po pariach i łąkach w celu znalezienia czegokolwiek. Wszystko jest tak trochę na spontanie. A jak już w sumie tu jestem, to myślę coś kombinować. Tam się słońce przebija. Nie widać, bo założyłem... A nawet widać. O, coś tam delikatnie. Założony mam ND filter, także nie bardzo właśnie można zobaczyć tego światełka. W każdym razie mam tutaj czerwone liście pośród zielonych. A to są... A to na dobrą sprawę są kolory komplementarne, to znaczy jedno z drugim bardzo dobrze wygląda. Dlatego może wymyślę jakąś kompozycję z tymi listkami i owocami. Właśnie słońce zaszło i komary dosłownie chcą wpierdolić człowieka żywcem. Nie mam wiele możliwości, bo nie mogę tutaj podejść. Dlatego strzelam przez te krzaki cierniste. No, mniej więcej w taki sposób, że mieć liście tego krzewu jako bokę, powiedzmy, że jako elementy ramujące mój obiekt, czyli te drzewa. Powyżej nich są druty wysokiego napięcia, dlatego nie chcę ukazywać całości lasku, tylko tak jakby jego urywek. Podoba mi się ten stosik desek. W sumie fajnie by było, jakby był ciekawie oświetlony, nie wiem, choćby przez zachodowe słońce, czy... No, w każdym razie podoba mi się ten stosik desek. Jest jako zbiór linii po prostu dość interesującej, wyróżniającej z tego całego lasu, także wykonam zdjęcie może pionowo, może jakaś taka minimalistyczna kompozycja. Interesujące te małe cudaki.
Trochę jak takie bajkowe palmy, że tak powiem. Fotografowałem je wczoraj, teraz ze względu na zmianę światła może już nie będę tego drugi raz zrobił. Dzisiaj, jako że to jest podejście drugie, mamy dużo, dużo więcej światła, także trzeba skorzystać. Co jeszcze łapnąłem wczoraj, a nie obowiązuje już dzisiaj, to ten, gdzie jesteś paluchu, to pnącze tutaj, co się ciągnie przez ekran. Wczoraj było takie fajne zwiniątko, także fotografię z tego też pokażę. Ten czerwony listek bardzo mi się podoba. Tym razem w ogóle jestem w tym miejscu, co... Jestem w tym samym miejscu, co wczoraj, gdzie przy lasku próbowały mnie komary wpierdzielić żywcem. Także może w tej kompozycji, bo tutaj nie pasuje mi ten pionowy... Ten pionowy kawałek badyla. Ten bardziej z tej strony. Jeszcze światło się widzę, jakieś tam po prawej przebija. Także to jest mój obrazek. Mamy tutaj taką sytuację, że akurat w moim zasięgu jest całkiem sporo motyli. Nie będę pokazywał na dobrą sprawę, co zrobię, bo nie wiem, co zrobię. To znaczy, no, przylatują z kwiatka na kwiatek, także będę raczej brał, co jest, że tak powiem. Bo naprawdę bardzo ładny widoczek. Kolejny z serii minimalistycznych kadrów. Znowu fajnie oświetlony listek, akurat suchy, ale mniejsze o to. Daje fajnie czerwone podświetlenie. No i jeszcze jest ta pojedyncza wiązka sieci pajęczej. Trochę powyżej, nie wiem, czy to w ogóle widać. Tutaj mam kolejny z serii Bieda strzały, to znaczy podobają mi się akurat te chwasty, nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Kogo my tu mamy? Nie będę nic zmieniał, bo nie ma czasu. Po prostu rozrobię zdjęcie tak, jak jest. Mam tutaj takiego klienta. Bardzo mi się podoba bokę w tym miejscu. No i kolejny raz kontrast kolorystyczny. W sumie na dobrą sprawę nic tutaj wokoło nie ma. Jest tylko ten kwiatek i bokę wokoło. No i robak oczywiście na nim, ale to mniejsze o to. Po raz kolejny minimalistycznie, słońce ładnie w niego przyświeca. Podoba mi się to także. Mamy tutaj jeszcze tego słupa. Nie, żebym w tej chwili robił jego fotografię, po prostu ta fotografia jest już zrobiona. Stwierdziłem, że przez to, że dopiero poznaję na dobrą sprawę okolice w temacie fotografii, to znaczy co tu jest i co mogę fajnego wycisnąć, że tak powiem, z okolicy najbliższej, bo to na razie powiedzmy, że tylko wokół podwórka, wokół posesji staram się coś znaleźć. Robiłem już fotografię tego słupa, kiedy chmury były powiedzmy takie bardziej dramatyczne, to znaczy szła burza i po prostu ten słup w towarzystwie zboża i tych chmur naprawdę moim zdaniem fajnie wyglądał, także robiłem w pionie i fotkę zaraz zobaczycie. Co ja tu w ogóle zamierzam pokazać? Otóż rzadko to robię, ale czasem się zdarza. Chciałem tutaj po prostu zrobić fotkę krajobrazową, to znaczy klasyczny landscape shot z podziałem na powiedzmy pierwszy plan, obiekt i tło. Te pocięte pnie chcę mieć jako pierwszy plan, jako obiekt pierwszy plan, to znaczy obiekt zainteresowania w pierwszym planie. Co prawda są też te całe zbocza, ale po prostu to zignoruję. No i mam ten słup, linie wiodące do końca kadru, to znaczy na linię wysokiego napięcia akurat. No i mamy ładną górkę jako nasze tło z kawałkami tam lasków i chmurki w tle, no bo reszta nieba jest po prostu nudna, niebieska. No ładna, ale po prostu nudna. Zanim przejdę dalej, chcę jeszcze pokazać tutaj. Zamierzam sfotografować tego niebieskiego na tle zboża. No i jeszcze mieć jakiś pas błękitu nieba powyżej, także... Chciałem przed chwileczką pokazać tę paprotkę, ale komar zaczął mnie gryźć, bo jestem w takim lasku.
Tak się klepnąłem, że urwałem sobie pokrywkę z linki od obiektywu. Także super, dzięki komary. Całeczka, siemanko wszystkim. Witam Was serdecznie i ponownie na kanale Okiem Janusza. Z tej strony nikt inny jak ja, Janusz. Jesteśmy po raz kolejny w Szynwałdzie. Jeśli to słyszycie, to cóż, miała być cisza. Tam gdzieś jeździ ciągnik, tam jest paralotnia, tam przy drodze co chwilę jeżdżą jakieś motorynki. Także no, moje odludzie do nagrywania troszkę nie wyszło. Ważne jest, co jest teraz, nie? Jest pięknie, słonecznie, popołudnie, co prawda już godzina... O, telefon mi prawie wypadł. Godzina... O, to przepraszam, wieczór, godzina 18.30. Jak to nagrywam? Miałem całkiem sporą przerwę w temacie fotografii, bo w sumie no, w ostatnim vlog foto był z materiału jeszcze z Anglii, więc miło było wreszcie po prostu wziąć aparat w dłoń. Przy ostatnim materiale z Huntington wspomniałem Wam o kompozycji. Sprzedałem Wam parę takich podstawowych porad, także na dzisiaj część druga kompozycji, bo obiecałem, że to rozbiję, jak odnajdę swoją świętą kartę kompozycji. To jest coś takiego. To jest moja święta karta kompozycji, bardzo robocza i po prostu tu są wypisane rzeczy. Przepisałem to na dwie mniejsze karteczki, także żeby nie był taki bałagan, bagałan jak ja to mówię. Tylko dla przypomnienia z tamtego odcinka, pierwsze, cel zdjęcia, zabić komara. To był punkt pierwszy, drugi, historia, czyli robicie zdjęcie właśnie albo czegoś, albo o czymś. Numer 3 z tych 5 głównych to jest światło, używać światła. Macie swoją scenę, powiedzmy, no w tej chwili jest ten kadr, no nie, i łapiecie tak dobre światło, jak Wam się udaje, to znaczy sprawdzacie, choćbyście mieli otoczyć swój obiekt dookoła, żeby tylko sprawdzić, gdzie Wasze światło jest najfajniejsze. Numer 4, głębia i perspektywa. No to jest bardzo w sumie istotne w Waszej kompozycji, żeby wybrać odpowiedni kąt, czy nad obiektem, czy pod. No i piąte z tej głównej, najważniejszej kartki kompozycyjnej to jest prostota. To jest akurat kwestia względna i dość kontrowersyjna. Ja na przykład lubię prostotę w kadrach. Uważam, że jeśli zrobicie kadr prosty, powiedzmy, że pomoże to Waszemu odbiorcy czytać Wasz kadr. To znaczy nie będzie się zastanawiał, co w ogóle na nim jest, czy co jest obiektem, bo będzie nasrane za przeproszeniem wszędzie dookoła. Proste, czyste zdjęcia, moim zdaniem, są fajne. Dla mnie. Dobra, czyli pierwszą kartkę mamy z głowy. Dobra, lecimy z drugą karteczką. Co my tu mamy? Z tej strony ważniejsze rzeczy. No to są takie propozycje, jak można sobie pomóc, jeśli nie ma się pomysłu na kompozycję. Więc wypełnij kadr obiektem. Drugie, zasada części trzecich. Sami widzicie, że bardzo często to stosuję. To nie jest jakiś must czy cokolwiek, ale po prostu pomaga komponować. Ta siatka naprawdę pomaga. Porządek, rozproszenia i krawędzie. Dobrze jest po prostu zadbać, żeby był naprawdę porządek, żeby obiekt był właściwie, żeby obiekt miał swoje miejsce, żeby wszystko pozostałe też miało swoje miejsce. Czasem, żeby Wasz kadr wyglądał ładniej, wystarczy zrobić krok. Rozproszenia. Zastanawiajcie się nad tym, co możecie usunąć z kadru. Robicie swojego modela na tle drzewa i okazuje się, że gałąź, że tak powiem, przeszywa głowę Waszego obiektu. Krawędzie. To zwyczajnie po prostu czasem, jak wykonacie kadr, sprawdźcie swoje krawędzie, to znaczy zróbcie taką krótką rundkę dookoła kadru, czy coś Wam nie wchodzi na dobrą sprawę w kadr, gdzieś z tej krawędzi, że nie wystaje Wam jakieś dziadostwo. Próbujcie eliminować takie rzeczy, no nie? Coś, co odwraca uwagę, coś, co psuje porządek w Waszym kadrze. Dobra, dalej. Strzelaj przez coś. To jest dobre na przykład, żeby robić głębie. To jest akurat tak jakby część tej pierwszej kartki. Prowadź do celu. To jest w sumie no, linie wiodące inne sprawy. To znaczy, przykładowo macie drogę, no i najlepiej, żeby Wasz obiekt był na końcu tej drogi, czy gdzieś w pobliżu tego, żeby faktycznie coś prowadziło do Waszego obiektu. No i ostatnia, bardzo, bardzo ważna rzecz, to jest brak reguł, czyli zmiałbym tę kartkę, ale właściwie to mi jej żal, szkoda, o. Także nie zawsze się kierujcie po prostu jakimikolwiek regułami, po prostu podoba Wam się kadr,
twierdzicie, że nic w nim nie brakuje, nic w nim nie przeszkadza, po prostu go złapcie. No, ogadałem się dzisiaj naprawdę dużo. To były moje wskazówki kompozycyjne. Na temat kompozycji może już się raczej nie będę rozdrabniał, bo faktycznie powiedziałem już naprawdę dużo, już chyba przegiąłem nawet z czasem odcinka. Także dziękuję za cierpliwe słuchanie mojego bla 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 jojdania, ględzenia. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Naprawdę doceniam Wasze interakcje, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Bardzo za nie dziękuję, jestem wdzięczny. A na tą chwilę ja się z Wami żegnam i dziękuję jeszcze raz. Życzę dobrego wieczoru, trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się koronawirusowi. No i do następnego, do usłyszenia, strzałeczka, cześć. Kolejny raz, kontrast kolory. Całe... Ej. Pada na nią słońce, jak panią pada... Sorry, komary. Dzięki, o właśnie mi coś że. Oj, perfidne dziadostwo. Spadaj. Wystarczy się zbliżyć do tego zbloża. Ale mi świeci po mordzie.